Wiesz, no jest też taka długa teoria, że już tak długo jeżdżę, że nawet nie zauważam tego, że już to dla mnie jest normalne. No jeśli byłby stały input lag, to Tak. się można przyzwyczaić. Jeśli miał zawsze taki sam, to... Myślę, że na czasy by ci to nie pomogło, ale... Ale byś nawet może nie wiedział, że jest coś nie tak po jakimś czasie. Let's see if we can nail the leader off the start. Focus on those lights. Lights. Nie wiem, co tu wiedział. Musimy się na tym skupić. Było w pierwszym zakręcie, żeby utrzymał prowadzenie. Ała, 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 ała. Kaskiem w oczy, nie bohaterowi. Tak, na szósty zgadzam w podłodze robisz cały ten. Zapraszam za drgnięcie. O jak kwadratowo. Szczepności teraz na wyjściu. Zakręty! Słabym FPS-em na tym torze. Zjeżdżam z owalu na wewnętrzną część, to mi strasznie zaczyna skakać. Znaczy strasznie, poniżej 60. Zacząłem patrzeć na FPS-y i zapomniałem, że się ta droga kiedyś kończy. Nie patrzę, ale czuję, że jest poniżej 60. To jest teraz sztuczka Łukasza. Do ilu mi to schodzi, nie wiem. Do 40. Prawie też zadać pytanie, na przykład z jaką prędkością jedziesz, albo coś takiego, nie? Nie,
nie lubię takich rzeczy. Znaczy, zadaję pytania, ale nie o jaką prędkością jedziesz. Czy masz już wszystkie zakręty na przykład, to prędzej. To prędzej. Też. Zakręty, tak. On stałe, no nie wiem, do 85 spada czasami. Które są biegi wystrojone na tym tor w tym aucie. Prawie się nic nie marnuje. Na jaki biegu robisz ten nawrót? Na dwójeczce. Jak nie za szybko, ale za to dużo gripu jest. Zawsze się tutaj poślizgnę, nawet na dwójeczce. No, trzeba bardzo, bardzo delikatnie na dwójeczkę. A to duże konsekwencje, nie? Jak nie wyjedziesz dobrze, to... No, tam doganiam cię i przychodzi ten nawrót i jesteś szybszy. Doganiałeś się właśnie bardzo dużo, nawet nie zwróciłem uwagi, w którym punkcie najbardziej traciłem, ale... Wszędzie, tylko nie na tym zakręcie. Czyli w jedynym, wiesz, najważniejszym miejscu wiedziałem, gdzie dobrze jechać, no. Tak jest. Musiało tak być. A przynajmniej lap tam, wiesz. A, bo lap mimo tam, mimo impu no, plaga na bezprzewodowym padzie. Lap dobry faktycznie. To się dało. Ja przestałem poprawiać, gdzieś tak zrobiłem te dobre lapy chyba na drugim, trzecim, już potem wszystko na czerwono było. Zastanawiam się, ile tego slipstreamu mogą od ciebie mieć, bo tak jak mówię, ten wyjazd zawsze zrobiłeś lepiej niż ja. Tak, i odjeżdżałeś tam na ponad sekundę. Na owalach zazwyczaj ten slipstream jest bardzo mocno podkreślony. Tak, ale ja byłem dosyć daleko, no, bo mówię, no, na najważniejsze miejsce się tak, na top speed się przekładało, więc też szlap ten lepszy, nie?